Mam wielki zaszczyt i ogromną przyjemność poprowadzić dzisiejsze spotkanie. Dzisiejsze spotkanie, które, czym jest pierwszy Kongres Archiwów Społecznych, no to takie jakby zadanie działań roboczych, ale z drugiej strony usłyszałam w kuluarach, jak ktoś mówił, że to jest święto Archiwów Społecznych. I tak rzeczywiście też jest, to jest święto Archiwów Społecznych i cieszę się, że przyjechało tyle osób świętować razem z nami. Witam Państwa serdecznie, wszystkich Państwa, może najpierw właśnie archiwistów społecznych w dniu Waszego święta w takim razie. Przyjechali z całej Polski, jeszcze myślę dojadą, bo troszeczkę jest pustych miejsc, a mieliśmy bardzo dużo potwierdzeń i wielu chętnych, którzy nawet nie zdołali tutaj się do nas dostać, więc mam nadzieję, że dopiszą i przyjadą ci, którzy mieli przyjechać. Witam bardzo serdecznie również naszych partnerów do tych poważnych rozmów o przyszłości całego ruchu archiwów społecznych. Witam przedstawicieli Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych razem z panem z Naczelnym Dyrektorem Archiwów, panem profesorem Władysławem Stępniakiem. Witam przedstawicieli... Witamy, panie dyrektorze. Witam przedstawicieli Ministerstwa Kultury. Mam nadzieję, że już dotarli. Jeśli nie, to liczymy, że dotrą na nasze rozmowy. Witam naszych gości, obserwatorów z archiwów państwowych, archiwów IPN-u, archiwów Senatu i wielu innych, bo jak się okazało, nasz ruch, archiwa społeczne, no, mają swoich, nie wiem czy to powiedzieć, fanów, czy ludzi zaciekawionych, jak pracujemy, jak działamy, takich, którzy zechcieli dzisiaj tutaj przyjechać, ażeby zobaczyć, jak pracujemy, co zamierzamy robić, jak się będzie rozwijał ten ruch. Także witam Państwa serdecznie. Ten nasz dzień, to święto odbywa się tu w tak znakomitym miejscu i z tego miejsca chciałabym podziękować dyrektorowi Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, instytucji, która wpisała się tak znakomicie w taką mapę kultury Polski, mapę kulturalną Polski, ale jakby mapę zapisywania pamięci. A my wszyscy przecież, archiwiści społeczni, zajmujemy się właśnie tym, zapisywaniem pamięci. Więc to, że mogliśmy tutaj zorganizować nasze święto, jest naprawdę olbrzymim szczęściem. I bardzo dziękuję za to panu dyrektorowi. I zapraszam też do głosu pan dyrektor Dariusz Stola. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Kiedy karta zwróciła się do nas z pytaniem, czy będziemy mogli gościć to spotkanie, to się bardzo ucieszyłem. Jest kilka powodów dla tej mojej radości. Naprawdę bardzo się cieszę, że Państwo tutaj są. Powiem nawet, że jestem zaszczycony Waszą obecnością i to nie tylko jako dyrektor tego muzeum, ale też jako historyk. Może najpierw jako dyrektor coś powiem. Otóż to muzeum by nie istniało bez czegoś, czego wtedy nie nazywano archiwistyką społeczną, ale co już było archiwistyką społeczną. Jak Państwo będą zwiedzali, niektórzy już widzieli naszą wystawę stałą, to proszę zwrócić uwagę w galerii Zagłada, w przedostatniej galerii. Zaraz na początku, jak się wchodzi w taką część opisującą getto warszawskie, mamy wielkie portrety dwóch postaci. Jedną z nich jest Adam Czerniaków, przewodniczący Rady Starszych Getta, a drugą jest Emanuel Ringelblum, historyk, któremu i jego przyjaciołom zawdzięczamy znaczną część naszej wiedzy o historii getta warszawskiego, bo oni stworzyli archiwum społeczne, to jest najbardziej na świecie znane archiwum społeczne, które nazywa się Onek Szabat, wieczór szabatowy. Spotykali się w szabas wieczorem, żeby porozmawiać, była taka stara tradycja, ale wokół tego stworzyli ruch społeczny zbierania dokumentów życia, a także dokumentów umierania w getcie warszawskim. I to są te słynne zbiory, które potem w metalowych skrzyniach, bańkach na mleko zakopano przed likwidacją getto. Nie wszystkie z nich udało się odkopać, niektóre do dzisiaj nie wiemy, co się z nimi stało, ale to jest fundament naszej wiedzy o getcie warszawskim i fundament naszej wystawy o getcie warszawskim. Czyli mamy najbardziej na świecie znane archiwum społeczne znajduje się w Polsce. Znajduje się 500 metrów stąd w podziemiach Żydowskiego Instytutu Historycznego, a na tym się opieramy. Więc Państwo robią coś podobnego i teraz chciałem powiedzieć jako historyk. Otóż od wielu lat zajmuję się historią II wojny światowej, potem historią Polski komunistycznej, PRL-u. I gdybyśmy tylko się opierali
na dokumentach wytworzonych przez aparat partyjny, administrację państwową czy służbę bezpieczeństwa, to mielibyśmy niebywale spaczony obraz tej epoki, każdej epoki w zasadzie. Bo każdy dokument historyczny ma jakiegoś autora, a każdy autor ma jakąś swoją perspektywę. Więc dlaczego mielibyśmy polegać tylko na perspektywie oficerów SB i aparatczyków partyjnych? Tak? Oni nie byli w stanie zapisać więcej, niż ich umysł mógł w stanie zarejestrować. Państwo zbierają innego rodzaju dokumenty z różnych epok. I powiem tak, nie wyobrażam sobie, żeby moi następcy, żeby moje dzieci i wnuki zrozumiały świat moich rodziców, w którym żyli bez dokumentów, które wy zbieracie do tej epoki. Zbieracie dokumenty z różnych epok, dokumenty życia społecznego, pamiątki. Gdybyśmy się tylko ograniczyli do tego, co wytworzyli urzędnicy w ministerstwach, czy jacyś oficerowie takich czy innych służb, byłby to obraz płaski, niepełny, co więcej, on byłby fałszywy. Czegoś bardzo istotnego by w nim nie było i tylko dzięki temu, co wy robicie, można będzie w przyszłości stworzyć, napisać historię, która będzie żywa, która będzie pełna i za to wam dziękuję. Robicie coś naprawdę ważnego, to mogę powiedzieć jako historyk. Bez waszej pracy obraz, który przyszły historyk będzie mógł stworzyć, czy historycy tworzą już teraz, byłby wysoce niepełny. Wreszcie mam trzeci powód, znowu jako dyrektor tego muzeum. Bardzo was chcę zachęcić, żebyście zobaczyli naszą wystawę, żebyście przekonali się, może już część z was jest przekonana, ci, którzy nie, to będą mieli okazję, że mamy w naszym kraju, częścią historii naszego kraju jest historia polskich Żydów. I to jest niebywale bogata historia wspaniałej cywilizacji, która została prawie doszczętnie zniszczona w krótkim czasie. Także chciałem zachęcić was, że w swoich poszukiwaniach, zbiorach, żebyście pamiętali także o tym. W różnych miejscach w Polsce zachowały się nieliczne, bo Niemcy niszczyli systematycznie, nie tylko zabijali życie żydowskie, ale niszczyli też żydowską kulturę, w tym i materialne ślady, wszelkie materialne ślady. Mamy tutaj na przykład w zbiorach bębenek Hitlerjugend zrobiony z fragmentów Tory, tak? Z Pisma Świętego, który młody działacz Hitlerjugend w jednym z miasteczek zmienił na bębenek Hitlerjugend. To jest taki żywy dowód tego, co się działo, ale największe było zniszczenie. Więc jeżeli gdzieś trafiacie na takie ślady, bardzo was proszę, zachowujcie je, informujcie nas. My prowadzimy naszą własną akcję zbierania, bardzo nam na tym zależy. Więc życzę państwu jak najlepiej. Życzę, żebyście mogli wymieniać pomiędzy sobą doświadczenia, żeby to nie były tylko poszczególne grupy ludzi dobrej woli w różnych punktach kraju, które coś robią, tylko ruch, który naprawdę będzie mógł zmienić przeszłość Polski. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja nie powiedziałam czegoś, to nie będzie tajemnicą, bo dzisiaj będziemy jeszcze mówili o grupie eksperckiej, która będzie wspierała nasz ruch, ale profesor Dariusz Stola jest członkiem tej grupy, także jeszcze będziemy mieli, jakby tutaj będziemy mówili o udziale pana profesora w naszych działaniach. Archiwistyka społeczna, tutaj właściwie to będzie słowo, klucz, które się będzie pewno przewijało, gdyby statystycy tutaj liczyli, no, będzie chyba najczęściej wypowiadanym, czy archiwa społeczne. O ruchu archiwów społecznych, o tym jak się narodził, jakie miał perypetie życiowe, jak się ma szansę rozwijać, pewno bardzo dużo może powiedzieć osoba, która w pewnym sensie towarzyszyła jakby narodzinom tego ruchu. Także, ale no nie mamy tyle czasu i tyle szansy na to, żeby wysłuchać długich opowieści o naszym istnieniu, o tej drodze, która nas doprowadziła aż tutaj. Ale zapraszam prezesa ośrodka Karta Zbigniewa Gluzę o to, żeby w kilku minutach opowiedział o tej historii. Bardzo serdecznie państwa wszystkich witam. Dziękuję Dariuszowi Stoli, że przywołał onek szabat na początku naszego spotkania, bo rzeczywiście to jest jedna z najgłębszych inspiracji do tego wszystkiego, co wspólnie robimy. W Karcie kilkakrotnie odwoływaliśmy się do tej grupy prowadzonej w trakcie II wojny światowej, która w warunkach skrajnie trudnych i przy niezwykłej zupełnie determinacji wykonała coś, co w warunkach znacznie łatwiejszych możemy podjąć, no nie w podobny sposób, ale w imię tych samych racji, w imię ocalania
życia przez dokument, to tak wtedy było. Ja mam wrażenie, że to nasze spotkanie w trakcie tego weekendu jest wyjątkowym świętem demokracji. Nie tylko archiwów społecznych, ale demokracji w ogóle. W Polsce, w III Rzeczpospolitej niestety nie jest tak, że społeczeństwo obywatelskie się rozwija. Raczej można śledzić taki uwiąt wpływu obywateli na życie publiczne. To, co się zdarzyło w archiwistyce społecznej, jest dosyć wyjątkowe, jak mi się wydaje. Jest czymś na razie jeszcze bardzo kruchym i niepewnym, ale dowodem, że może być, że może nastąpić odwrotny proces. Nie taki etatystyczny, gdzie z góry, ze struktur państwa idzie rozstrzygnięcie jakiejś dziedziny życia publicznego, ale od dołu, krok po kroku, na początku niestety bez pomocy państwa, w ostatnich latach z bardzo wyraźną już pomocą, nagle dokonuje się coś, co jest w istocie najbardziej obywatelskie. To, co jest istotą tego ruchu, to jest to, że patrzymy przez pojedynczych ludzi. To jest naturalne dla archiwistyki społecznej. Dokumentuje się przede wszystkim jednostkę, nawet jeżeli grupę społeczną, to też poprzez poszczególnych ludzi. I że patrzy się na rzeczywistość także historyczną z perspektywy takiego patrzenia zupełnie od dołu. I cały ten ruch jest oddolny. Krok po kroku łączymy się w grupy, łączymy się w pewne struktury szersze, wchodząc w życie publiczne. I to, że dla mnie osobiście możliwość zorganizowania kongresu i to, że tak wielu ludzi, wiele środowisk odpowiedziało z energią na to zaproszenie, to jest wielka satysfakcja. Tak nie musiało być. Ten mechanizm na początku w ogóle nie wydawał się taki. Ja przypomnę, że w roku 2002 uratowanie zbiorów Towarzystwa Przyjaciół Pamiętnikarstwa zaczęło właśnie cały ten proces. Myśmy, ratując największy zbiór świadectw indywidualnych, twórcy tego zbioru twierdzili, że to jest 200 tysięcy pojedynczych świadectw, wspomnień, dzienników i tak dalej. I myśmy to we wrześniu 2002 roku ocalili, podnosząc tak naprawdę z błota. Został cały zbiór wyrzucony spod dachu i organizacja pozarządowa, która dbała o to, zaniedbała sprawę całkowicie i okazało się, że nie ma żadnego prawa, które by chroniło ten zbiór. Gdy się okazało, że tak jest i że organizacja pozarządowa, gdy przestaje się zajmować swoim zasobem, właściwie jest bezkarna i nic nie można zrobić, że to jest błąd systemowy, błąd w prawie, błąd w systemie społecznym. Przez pierwsze 10 lat nie udało się nic zupełnie, rzeczywiście nie będę opowiadał szczegółowo, jak to było, mimo poparcia Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych ówczesnej i Ministerstwa Kultury, w ogóle władze państwowe nie poparły tej sprawy. I tak paradoksalnie dopiero upadanie ośrodka Karta pomogło archiwistyce społecznej, bo w 2012 roku, kiedy się okazało, że my jesteśmy już zagrożeni tak co do istnienia i że jako największe archiwum społeczne w Polsce stworzone w ciągu tego 25-lecia realnie możemy upaść, że nagle się okazało, że coś trzeba z tą sprawą zrobić. I wtedy rzeczywiście państwo polskie pomogło w roku 2012. Wtedy pierwszy raz Parlament Polski przyznał pieniądze na naszą dziedzinę. Od tego momentu Ministerstwo Kultury ustanawia pieniądze, dzięki którym możemy przynajmniej elementarne potrzeby, przynajmniej niektórych organizacji pozarządowych prowadzących archiwa finansować. A teraz jesteśmy w momencie, kiedy można liczyć na to, że ta dziedzina się ustabilizuje. Ten kongres jest właściwie takim momentem, takim krokiem, ponieważ my dzisiaj, my wszyscy możemy wykazać pewien rodzaj determinacji, by to robić w przyszłości i
jednocześnie przedstawiciele państwa deklarują wsparcie, także mając oparcie w prawie. To jest zupełnie nowa sytuacja. Na razie jest tak, że to wszystko opiera się na naszej własnej determinacji. Ja muszę powiedzieć o dużej swojej satysfakcji, że ta determinacja nie musi być już tylko ośrodka Karta, ale jest nasza wspólna i że być może perspektywy, które przed nami są, są inne niż ta przeszłość, która przez długi czas była dość gorzka, a teraz wydaje się, że możemy w Polsce zadbać o coś, co jest najgłębiej obywatelskie. Oby się to udało. Bardzo wszystkim dziękuję.